Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy zrobić coś, co z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie miało sensu. Spróbujemy łowić na bardzo, bardzo mocno podniesionej wiśle. W malowniczym miejscu, gdyby nie ten most, ale most jest, więc jest trochę średnio. Ten kawałek zieleni, który tam widać, to główka, która jest prawie cała pod wodą. Mimo bardzo mocno opadającej wody, wszystko jest pozalewane. Niesamowite błoto, ale i tak spróbujemy. Część zbiorników zamarza, ryby tam niezbyt ochoczo już chcą brać. Dzisiaj mamy minus 2 stopnie. Spróbujemy, po prostu spróbujemy, zobaczymy co wyjdzie. Moje stanowisko bardzo minimalistyczne, niestety nie tam, bo straszne błoto. Taka dziura w krzaczkach, poradzimy sobie. Na razie mam tylko jedną wędkę. Zaraz przygotujemy drugą. Ponieważ będziemy się skupiali na łowieniu w klatce. Mam tutaj Wonder Blacka z mieszanką jezioro i jakąś tam częścią gliny rzecznej. To jest po prostu mieszanka z ostatniego wyjazdu. Szkoda wyrzucić, sami rozumiecie, a w klatce prawie uciągu nie ma. Trochę pineczek. Wszystkie robaki miałem w samochodzie przez parę dni, także troszkę przymarzły. Wystarczy. Nie udało mi się jeszcze zdobyć małych haczyków. Nie zdążyły przyjechać. Także będziemy próbowali na te większe z ostatniego wyjazdu. Dzisiaj nawet jedno delikatne branie będzie wielkim sukcesem, podejrzewam. Zaczynamy od pineczek. Mam też dendrobeny, mam białe robaki. Ochotkę chyba nawet przetrwała, ale to w razie W sprawdzimy. Jest w czym wybierać. Cztery pineczki, jedziemy. A, myślę, że wszyscy zauważyli, że mamy trochę śniegu. Nie za dużo, ale trochę jest. Łowimy bardzo blisko. Rzucam jeszcze w uciąg, natomiast na klipie, więc spadnie już po prostu w klatce. Tutaj mam raptem 20-gramowy koszyk, który się bez problemu trzyma w miejscu. A przynajmniej się trzymał. I trzyma się nadal. Drugiej wędki jeszcze nie mam gotowej, także potrzebuję trochę czasu, żeby ją przygotować. Chciałem zacząć. Zobaczymy, czy cokolwiek chociaż dotknie dzisiaj naszego haczyka. Pierwsza wędka 3,3 do 60 gramów. Druga 4,2 do 140. Jak się nie ciężko domyślić, będziemy łowili zupełnie inaczej. Czyli 3,3 łowimy w klatce. Lewa, bardzo, bardzo długi przypon. Na końcu dendrobena. Próbujemy łowienia w warkoczu. Trzymajcie kciuki, bo rzucanie takim przyponem, no właśnie, w krzakach, nie będzie łatwe. 120-gramowy koszyk. Zobaczymy. Nie trzyma się. Ojoj, a woda jednak zasuwa przepotężnie. No nic się nie stało na te pinki. Rzuciłem około 3 razy, bo miałem problem z wiązaniem zestawu w tym zimnie. Natomiast na to też mam plan na dzisiaj, jeżeli będzie taka potrzeba. Ja nie mówię, że mam dobry plan, tylko plan. Będziemy szukali tych ryb. Może przed nami ich nie było, siedzą gdzieś indziej. Więc lewą wędkę damy na prawą stronę. A to zaplątałem o wędkę. Odplątałem, dobra. Wyrzucimy bardziej w lewo. Zapomniałem o klipie trochę. No trudno. Trzymajcie kciuki, chociaż jedna ryba. Myślę, że to by był rewelacyjny wynik dzisiaj. Sensowna, nie uklejka. I picobello. Spróbuję przekonać sam siebie, że w to wszystko wierzę, rozkładając podbierak. Jestem pierwszy raz na Wiśle od bardzo, bardzo dawna. Średnio przygotowany dzisiaj. Ale musicie zrozumieć, woda jest od dawna tak wysoka, że to się wszystko mija z celem. Natomiast mam też bardzo, bardzo mało rzeczy, dzięki czemu jesteśmy bardzo mobilni w razie W. Możemy się przenieść, przesunąć. Jeszcze nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. Damy rybom trochę czasu. Zobaczymy, co nam powiedzą. Zaczyna się nie za dobrze, ale może coś wywalczymy z tego. No jest tu całkiem głęboko, jest jakaś nadzieja. Natomiast ta wędka, ta, czyli mocniejsza zdecydowanie, jeżeli ona mi się tam nie chce trzymać, no to jest po prostu niedobrze. O, już widzę zielsko, to też niedobrze. Spróbujemy troszeczkę zmienić miejsce. Może pomoże. Trochę bliżej. No mieszankę będziemy mieli bardzo smużącą z całą pewnością, ale to może klenie na przykład? W razie czego spróbujemy szybko wykończyć zanętę, którą mam. Gdyby się cokolwiek wydarzyło, jakiś sygnał, że są tutaj ryby,
zrobimy zanętę serową z gliną rzeczną, porządnie jak być powinno. Tylko jeden sygnał potrzebny. Ta mieszanka i tak całkiem mocno się klei po dodaniu gliny rzecznej i domoczeniu. Jest ok. Do łowienia w klatce na 100% jest w sam raz. Nie jestem pewien. Głowy nie dam, ale chyba na lewej wędce, prawie pod nogami, coś chyba próbowało. To mogła być też roślinka, wiadomo. I obawiam się, że tak było. Mega delikatnie coś próbuję. Mam rybę! Mamy to! Jakoś cię podniesiemy? No król! Chyba wygrałem dzisiaj, co? Mamy rybę. Ale była minimalnie zapięta. A całkiem koło 20 cm. Całkiem. Może być. Chodź, jakoś cię musimy mądrze wypuścić, żeby wszystkiego nie zaplątać. I nie spłoszyć tych ryb. Chodź, pójdziemy na wycieczkę. Nie ma daleko, spokojnie. Już myślałem o przenosinach tutaj, ale sami zobaczcie, jak na łyżwach. A ja się trochę znam, wiem jak to by się skończyło za 3 minuty. Wrzucę cię do wody, dobra? Hop. Nie chciałem jej rzucać tutaj, żeby przypadkiem nie została. Dobrze. Rzuciłem trochę dalej, ale to spadnie pod samymi nogami. I tutaj gdzieś uderzyła ryba. A skoro uderzyła jedna, jest nadzieja, że będzie też druga. A już jestem trochę dumny z siebie. W takich warunkach nawet jedno branie. Super. Nie wiem, czy się nie dzieje coś znowu na tej wędce pod nogami. Chyba się jednak nie dzieje. Jednak się działo. Zobaczycie tego potwora. Uła! Ja cię! No tę rybkę to już wypuścimy tutaj. Opa. Na 4 pinki. Grubo. Dobrze, że rozłożyłem taką wędkę 3-3 do 60 gramów ze szczytówką 0,75 OZ, bo to się ledwo ruszało. No, spróbujemy rzucić jeszcze raz, dwa. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli nic jakkolwiek ciekawszego, to może się przeniesiemy kawałeczek dalej. Ale ja nie byłem pewien, czy to wiatr, czy ryba, więc sami rozumiecie, że to nie było wyraźne branie. Już myślałem, że się coś spławiło, ale to kaczki przeleciały na drugą stronę Wisły. Oszukały mnie trochę. Ładnie mieliśmy dwa brania i mamy koniec na razie. Nawet dotknięcia. Spróbujemy rzucić jeszcze raz obie wędki. Znaczy rzucimy więcej niż raz. O nie... Nie podoba mi się to moje stanowisko. Zaplątałem haczyk o szczytówkę. No nie. Idealnie. Do milimetra wymierzone. Tutaj wyniki mamy nie za dobre. Chyba. Może to jest dobry wynik jak na to, co się dzieje na zewnątrz. Natomiast jeżeli teraz nic się nie wydarzy w kolejnym rzucie, chyba się przeniesiemy kawałek w lewo, bliżej tej główki. Zobaczymy, co stanie się tam. Najważniejsza informacja, jakieś ryby są. Dendrobena niedotknięta. Nie ma większego zaskoczenia, to łowienie na dendrobenę to jest takie bardzo liczenie na jakiś bonus. Spróbujemy bliżej mostu. Jeżeli coś w tym nurcie wytrzyma, a ten nurt jest bardzo mocny, to nie będzie mała ryba prawdopodobnie, więc niech będzie i dendrobena. I teraz te rzuty zostawiam na, myślę, 10 minut. Jeżeli nic, zaczynam przenosić graty w lewą stronę, do błota.
spróbujemy tam. A jeszcze co do mieszanki, którą miałem zrobić, na razie odpuszczę, użyjemy to, co mamy, bo to szybko zejdzie, tego jest raptem 2-3 kilo, jeżeli cokolwiek się będzie działo. A tutaj wydaje mi się, że w samym rogu woda właściwie stoi, więc może coś spróbujemy zanęcić. Spróbujemy przede wszystkim przetrwać w błocie i mrozie. Mam nadzieję, że pomoże, bo lodówa straszna. Już po przeprowadzce, w międzyczasie chyba zrobiło się na plusie, bo coś zaczyna się śnieg kleić delikatnie, więc błoto będzie coraz większe. Niestety. Błoto jest paskudne. Damy radę. Kto jak nie my. Tych starych pinek się pozbywamy. Założymy ładne nowe. Ponieważ mam tylko jedną podpórkę na każdą wędkę, to pod dolniki podkładam resztę gliny, żeby tych dolników nie wypaskudzić na amen. Jedziemy. Natomiast prawa wędka, no, spróbujemy wrócić pod ten warkocz w okolice. Ale przestała zamarzać szczytówka, więc na pewno już mamy na plusie. Dendrobęka nadal nie dotknięta ani razu, a ja jej dalej ufam, nadal zostanie. Tak kawałek przed warkocz, wiecie, w taką wodę w miarę. Wszystko rzucone. Oby się coś działo. Około godziny, absolutnie zero dotknięcia. Kompletnie nic. Natomiast udało mi się coś znaleźć w moich tobołach, na szczęście. I spróbujemy zaraz coś zmienić, może cokolwiek się ruszy. Ze złych wieści woda idzie do góry, przelewa już główkę. No co za tym idzie, tutaj woda nam zaczyna płynąć. Dosyć porządnie chyba. O, tu mieliśmy chyba zaczep. Cóż za odmiana, ale już zrobiłem tych rzutów ileś i ani dotknięcia, ani razu. Więc moja zmiana miejsca mogła nie być najlepszym pomysłem dzisiaj. Dendrobenę zmienimy na pineczki, na dużym haku. Może pomoże. Na pinki jednak coś wchodziło na lżejszą wędkę, więc może tak coś ruszymy. Tak przynajmniej trzy, żeby trochę ten haczek zakryć. No woda przyspieszyła. To nie jest dobrze. Natomiast na drugą wędkę jest plan, moi drodzy. I to jest dobry plan. Tutaj kompletnie nic się nie dzieje. Udało mi się znaleźć jeden dosyć mały haczyk jeszcze. Gdzieś leżał luzem. Może wypadł z paczki kiedyś? Nie wiem. Jest mały, będzie dobry. Skoro już mamy taki mini haczyk, przepraszam za stan moich rąk, ale wszędzie błoto, sami rozumiecie, spróbujemy ochotki. Skoro już mam ochotka, no coś się rusza, ok. Jeżeli na trzy ochotki nie będzie brań, to już jest naprawdę niedobrze. Ewentualnie mam jeszcze plan na to taki, że lewą wędkę, czyli tę delikatną, stamtąd, gdzie się nic nie dzieje, przeniesiemy tutaj, w dziurę w krzaku, i będziemy próbowali pod samymi nogami. Tak jak dosłownie metr dalej te rybki jakieś się zdarzyły. Nie mam innego pomysłu, nic a nic. Miałem wielką nadzieję, że tam w tej spokojnej wodzie ryby będą, ale chyba nie. Albo są i nie biorą, bo woda jest wysoka i znowu idzie do góry. To się nie może tak skończyć. Druga wędka zostaje tam, przy błotku. Fajnie, przyjemnie, już przywykłem. Tutaj próbujemy spod samego brzegu. Natomiast woda już kręci bardzo, bardzo mocno w tej główce, więc podejrzewam, że będzie ciężko. Jezus, widziałem coś z daleka, że moja wędka leży. Orzesz, kurde. Ale to nie było branie, 100%. Po prostu podpórka się wyłamała. I ja cię kręcę. I nie, nie było to branie. Bankowo. Ale już przerzucimy przy okazji. Ale się przestraszyłem, wiecie? Myślałem, że mi coś wędkę porwie. Ale nie. Robaki niedotknięte. Kompletnie. Piłem w innym miejscu, znacznie głębiej. Już nie powinno być niespodzianek. Ochotka nie działa. Nic. Nawet nie dotknęło na razie. A ja akurat szedłem zobaczyć kawałek dalej, jak wygląda może kolejna główka, w razie czego. To już nie pomysł na dzisiaj, tylko na jakiś inny wyjazd. Zmiana przynęty na jedną pineczkę.
na ochotkę kompletnie nic. No, już rzucę w to samo miejsce, gdzie wcześniej cokolwiek się działo. No, to było gdzieś tu. Było puknięcie, ale takie minimalne. Akurat byłem przy drugiej wędce, ale to dosłownie tyle. Ale było. To jest haczyk 18, podejrzewam, z jedną pinką. I sobie ryba nie dała rady. Nie robi się tak. Zaczekamy pół minuty. Jeżeli nie powtórzy, szybko przerzucamy. Sprawdzamy. O nie, tu jest ryba. Znaczy, dobrze, że jest ryba, ale trochę nieduża. Już łowiłem większe w życiu. Tutaj jest trochę zieleniny obok, pewnie dlatego te ryby tutaj są. Jacie. Ale ryba numer 3. Idziemy rzucić drugą wędkę, więc mieszankę muszę brać ze sobą każdorazowo. A nie chcę stać tutaj, bo nie chcę przeszkadzać. Natomiast od kiedy przyjechałem, teren patrolują kormorany i kompletnie nie mogą nic upolować, po prostu latają w górę Wisły, w dół Wisły i tak w kółko i chyba są głodne. Zaczep. O nie. Puścił? Na szczęście puścił. Mam nadzieję, że jest przypon. Jak nie ma, to nie ma dramatu. Weźmiemy ten, który zmieniłem. Nie ma. Zmieniłem też koszyk na 40-gramowy. Trzy pineczki. I rzucamy już bardzo, bardzo blisko. Może cokolwiek się wydarzy. Jedna większa rybka w nagrodę za to marznięcie dzisiaj. I będzie rewelacja. Natomiast wydawało mi się, że jest już na plusie, natomiast ten śnieg się tak jednak nie rozpuszcza za bardzo. A druga rzecz, na prognozie pogody aktualnej z miejscowości, w której jestem, jest napisane minus 2 stopnie. Chyba coś tutaj mega delikatnie. Akurat samolot, wiadomo. Nie? Nie zdążyłem. Ale ruch szczytówki był tak delikatny, że chyba nikt by nie zdążył. Nawet mając wędkę na kolanie. Zaraz sprawdzimy, może kolejna rybka się sama wpięła. Kurczę, dotknęło jeszcze raz. Mega delikatnie. Ale nie ma. O, widać jak pineczka delikatnie była. Pojedyncza, dotykana. Ale to mega delikatnie. Ale dobry znak. Może coś się jeszcze wkręci. Strasznie kombinowane to łowienie, wiem, ale no nie poradzimy. Skoro nic się nie dzieje normalnie, to będziemy kombinować jak się tylko da. Jeszcze tego noszenia zanęty nie przemyślałem. O, bo coś się ruszyło, mega delikatnie. Bo tak właściwie co rzut muszę chodzić od lewa do prawa z miską, ale nie szkodzi. Tyle to sobie poradzimy. Nie powtórzyła. Zobaczymy, może wisi. O, zaczep. No niestety, mieliśmy zaczep. Za blisko brzegu. Oby przypon był. Jest. Dobra. Kawałeczek dalej od brzegu musimy rzucać. Spróbuję jeszcze raz ochotki. Zobaczymy. Ja tu poważnie mam nadzieję, że się stanie coś. Okej, minimalnie dalej musi opaść. Kurczę, to bieganie od wędki do wędki jest bez sensu, ale coś drgnęło tutaj. Muszę ostrożnie chodzić. Jeszcze raz i zacinamy. Jest, jest, jest. Przez chwilę myślałem, że duża, ale mamy to. Trochę większą rybę. Myślałem, że koszyk nam się w czymś zaklinował, ale nie. No mamy małą rybkę, ale z potencjałem, że urośnie. No maluszek, wiem, ale fajny. No przy tym, co się dzieje ostatnio, to nawet bardzo fajny. Chodź, spróbujemy cię jakoś bezpiecznie wypuścić. Też koło 20 cm, także chyba big fish dzisiaj. Muszę go tam kawałek rzucić pod te rośliny, żeby nam się tu nigdzie nie zaplątał. A może dasz radę stąd odpłynąć, to? Wypłyniesz? O, pewnie, że wypłynął od razu między roślinami. Za daleko. No łowimy pod samymi nogami. To działa, po prostu.
coś tu się ruszyło. Poprzerzucałem już oczywiście parę razy, na razie nic się nie dzieje, ale tutaj coś dwa razy puknęło. No spoko. Nauczę się na łyżwach jeździć dzisiaj. Chyba to już sprawdzimy, bo to tak puknęło ze 2-3 razy. Przestało, no może tu coś wisi po prostu. Nie. Dołożyłem jedną pineczkę, próbujemy. Ale jest zmęczenie się dzisiaj, żeby cokolwiek złowić. Aż trochę straszne. Ale coś próbowało, po prostu zdjęło jedną pinkę. Duży haczek robi swoje. Natomiast bardzo liczyłem na tę wędkę, że tutaj pod tym brzegiem jednak ta drobnica, jak rzucimy parę koszyków, będzie biła. Ale nie dzieje się. No trudno. Może bliżej zachodu słońca, który się niestety zbliża nieubłaganie, coś się ruszy. Przerzucimy, zobaczymy. Oj, to jakiś poważniejszy teraz. No, przez chwilę myślałem, że to ryba, ale to jest plecionka. A ja mam ostatni haczyk. Tam jest coś powiązane. O, tam jest nawet wobler chyba. Słychać grzechotkę. Szkoda by to było urwać bez sensu. Ale jak to zrobić? O, coś zaczepiłem. Mamy to chyba. Jak się nie zsunie, to to mamy. I tak najważniejsze jest to, żebym ja odzyskał haczyk. A co dalej, to zobaczymy. Ohoho, jakiś poważny sprzęt. Zaczniemy od wydostania naszego przyponu, jak się uda. Tu jest jakaś oliwka, jakiś wobler, dosyć stary, już na pewno długo leży. Zaraz spróbujemy wydostać resztę. O, ale wobler stary, a kotwica ładna. Udało się wydostać, przepon jest bardzo sfatygowany, ale niestety mam tak zgrabiałe ręce, że ja już tego nie zawiążę na takim małym haku. Ale w razie W będę się starał delikatnie holować, jakby było co na przykład dzisiaj. Jedna pineczka, rzucimy i sprawdzimy, co wyjęliśmy. To rzucimy trochę bardziej w prawo, nawet zdecydowanie bardziej, bo tu to już pewnie narobiliśmy dużego zamieszania. Oglądajmy. Na początku spróbujemy to całe wydostać. Tu jeden krętlik, drugi krętlik, ciężarek, duży hak, kotwica, wobler, ok. Jedziemy dalej. Dalej już nic. Same trawy chyba. Natomiast tutaj coś się wydarzyło. Było jedno puknięcie, za 5 minut drugie. I już cisza. Wątpię, żeby ta ryba tu była. Nawet na pewno jej nie ma. Robaczki, roślinkę złapaliśmy teraz. Po prostu straciliśmy dwie pinki. O, o, zobaczcie, łuska. Na haczyku była łuska. Ale malutka, ale łuska. Co za dzień. Walczymy ile się da, nie poddamy się. Po ciemku dzisiaj nie zostaniemy, nie ma takiej możliwości. Zdrowy rozsądek trochę. Druga wędka nie rusza się. Niestety. Ryba! Ryba! Przy zachodzie słońca. O, nawet walczyła. Także ten. Myślałem, że jest trochę większa, szczerze mówiąc. No już coś, no już ryba. Wody nam chyba ubywa, no muszę cię tam przerzucić. Dasz radę. Opa. Wow, wow, wow. Jeszcze nie wyrżnąłem, to jest duży sukces. Jeszcze się nie przewróciłem tutaj, to jest naprawdę duży sukces. Idziemy szybko, zobaczymy jeszcze drugą wędkę, bo tam też coś puknęło. Natomiast przestało, a i tak ją przerzucę, bo mam tutaj mieszankę. Więc będzie trochę łatwiej. Chyba jest. Puknęła i została. Tak jest. No proszę. Nawet coś się ruszyło na ten wieczór. Same maruchy, ale są. Hopa. Może dlatego, że dołożyłem drugą pinkę. Dołożymy jeszcze jedną. Kurczę, to już jest coś. To naprawdę nie jest źle. Ryb chyba 6. Całkiem spoko. A żeby spadło blisko. Godzinę mamy 15:23, zachód słońca pewnie w okolicach 15 minut. Robimy rzut i idziemy się pakować powoli. Do zachodu jeszcze chwilę, ale nie chcę niczego zapomnieć, sami rozumiecie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra.
Mamy to. Podpięte. Widzę, że podpięte. No zobaczcie na to. O co chodzi? A nie, okej, okay, zaplątała się o płetwę. Dobrze, ryba numer 7 chyba? To już nie jest źle. Brzydko cię wypuściłem, przepraszam. Ale w nocy dzisiaj już łowić nie będziemy. Innym razem. Może jak będzie jednak ciutkę cieplej. Trochę już spakowani. Robimy dwa ostatnie rzuty. Godzina 15:40. Pokazują się rybki przy powierzchni. Teraz. Na sam wieczór. Bez dotknięcia ten rzut. Zobaczymy co dalej. Tutaj na obu wędkach łowię na 3 pinki, bo to najlepsze efekty dzisiaj zdecydowanie. Przeanalizowałem prognozę pogody. Jutro mróz, pojutrze mróz, za 3 dni mróz. A będzie ciekawie. Na koniec zrobię coś nieodpowiedzialnego. Złożę już pod bierak, bo zostały mi same wędki. Na razie się nie przydał. Zostawię kosz, jakoś tam sobie poradzimy w razie czego. Natomiast zobaczcie, mamy już mróz z powrotem. Wszystko tutaj zamarzło, co było mokre. Jesteśmy już 4 minuty po zachodzie słońca. Dam tej rybie szansę powtórzyć i uciekamy. Nie powtórzyła? Jedyna szansa, że już tu jest. Nie ma. Robaków ubyło. A robaków ubyła jedna sztuka. Po prostu zdjęła z haka i sobie poszła. Bestia. Sezon nigdy się nie kończy. Póki da się łowić, jakkolwiek próbować, z całą pewnością będę. Zobaczymy z jakimi efektami, ale próbować zawsze warto. Tymczasem wynik tych chyba 7 ryb, jeżeli się nie mylę, samych małych, ale jednak 7 ryb przy tym co się dzieje, przy takim zimnie i tak wysokiej rzece, to jest chyba całkiem nie najgorszy wynik, a jeszcze biorąc pod uwagę moje przygotowanie, to już chyba rewelacja. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.